Iskra Częstochowa, Lechia Dzierżonów 4-0. No, ten bilans Skry w ostatnich meczach jest imponujący. 12 strzelonych goli, 0 straconych. No, robi wrażenie. No tak, my skupiamy się na meczu, skupiamy się na treningu, żeby po prostu wykorzystywać to, co mamy, i na razie nam to wychodzi. Po takich meczach w ogóle można się do czegoś przyczepić? Trener może mieć jakieś do Was pretensje? Po meczu w Kowarach miał jakieś w ogóle do Was uwagi? Bo no 8-0 to mówi samo za siebie. Znaczy, no po Kowarach, no to może pominę ten temat, ale myślę, że po każdym meczu są błędy i trzeba je po prostu pokazywać i stać się lepszym. Ja mimo wszystko jeszcze wrócę do tego meczu z Olimpią. Ten rywal faktycznie był taki słaby, jak wskazuje ten wynik i ich pozycja w tabeli. Czy po prostu Wy zagraliście tak świetny mecz? Ciężko mi powiedzieć, bo wiem, że tylko oni po prostu już spadają z tej ligi. Myślę, że nie grali tak ambitnie jak w tamtej rundzie. No dzisiaj przeciwnik... No też ze strefy spadkowej, no ale na pewno postawił twardsze warunki, jednak Wy pokazaliście tutaj się no, z bardzo dobrej strony i też no, nie daliście im żadnych szans. Tak, przeciwnik przyjechał tutaj z dość daleka, ale byli zmotywowani, żeby po prostu utrzymać się w tej lidze. No nie udało nam się, po prostu postawiliśmy trudne warunki, strzeliliśmy więcej od nich bramek i wygraliśmy. Ja wiem, że może to nie jest pytanie do Ciebie, ale na pewno trener dzisiaj miał nosa, jeśli chodzi o zmiany, bo wprowadził dwóch zawodników, którzy w sumie zdobyli dwie bramki i asysta, i to też pomogło w odniesieniu takiego zwycięstwa. Oczywiście, no moim zdaniem cała tutaj drużyna zasługuje na pierwszy skład i tylko potwierdza to, że zmienniki wchodzą na boisko i strzelają bramki, asystują, i tak ma być. Żałujesz, że to już jest ostatni mecz tutaj w sezonie na Lorecie? No, na pewno żałuję, no, bardzo dobrze tutaj się gra i szkoda, że to ostatni mecz. Zanim zapytam o Twoją osobę, o Twoją przyszłość, no to jeszcze zapytam Cię, jakbyś, co prawda jeszcze jest jeden mecz do końca tego sezonu, ale jakbyś tak podsumował ten sezon dla Skry, jaki on był według Ciebie, bo no, według mnie no, straszna huśtawka nastrojów towarzyszyła kibicom, bo były pasy, gdzie były porażki i gdzie wygrywaliście. No, były wzloty i upadki, ale moim zdaniem był to dobry sezon i oby tak dalej. No jeszcze możecie awansować nawet do pierwszej piątki, jakbyście jeszcze wygrali w następnej kolejce, czyli ten sezon jeszcze może być no, skończony na wysokiej pozycji. No tabela jest bardzo spłaszczona i każdy w sumie mecz tutaj decyduje o tym, kto jest wyżej, kto jest niżej. No, jedziemy teraz na wyjazd, ostatni mecz, chcemy go wygrać i zobaczymy, jak się tabela ułoży. Wiadomo, że końcówka sezonu niesie za sobą jakieś tam plotki transferowe. Wiesz już, jaka czeka Ciebie przyszłość, czy to będzie Skra, czy to może Zagłębie, Sosnowiec? Znaczy no już jest w sumie potwierdzone info, że wracam do Zagłębia i będę tam walczył o skład. No, czyli na pewno jesteś z tego powodu zadowolony, bo to jest spory przeskok. Znaczy jestem zadowolony, bo Zagłębie to jest mój klub i tam się wychowałem i wiadomo, że dążę do tego, żeby tam grać, ale bardzo też mi szkoda odchodzić stąd, bo bardzo dobrze się czuję w Skrze. No, ale do Częstochowy wrócisz na mecz z Drakowem. No, zobaczymy. No, pod wodzą Jacka Magiery w Zagłębiu Sosnowiec dostawałeś szansę i grałeś. I z jakim nastawieniem? No, tak jak powiedziałeś przed chwilą, chcesz walczyć o skład, czyli no, nie wyobrażasz sobie takiej sytuacji, że znowu będziesz siedział na ławie. No, wracając do początku, pod okiem Jacka Magiery, trenera, tak grałem, znaczy dawał mi trener tam szansę po prostu i teraz chcę wrócić i pokazać, że jednak zasługuję na ten skład i będę trenerowi Banasikowi z każdym treningiem pokazywał, że stać mnie na więcej. No to czy widzimy się w przyszłym sezonie, jak przyjeżdżasz na Limanowskiego na mecz z Rakowem? Nie chcę powiedzieć, jaki to będzie wynik, bo wiadomo, że tutaj nie mogę być obiektywny, więc po prostu życzę Ci, żebyś zagrał świetny mecz, a wynik jaki będzie, taki będzie. No, dziękuję bardzo.